yo puedo contestar a Jiménez. Otros. Pero es una marcha, una imagen. Esa suca, ni se consigue, funciona, no está aquí, está, está, yo tengo, tengo, porque no tengo que pasar. Ni se consigue, se escucha. Bravo. Brawo, brawo, Damski nie boli, teraz już możesz mówić wszystko. Nie przeprosiłeś, jedziemy. To jest tak. Panie redaktorze, Frajerzyna Marcin Najman imputuje z mojemu synowi, że walczył z ogórkami. Otóż, otóż Melonidas zniszczył tego Najmana w jakiejkolwiek formule. To jest dojść do tej walki doszło. Tylko dlatego. Pedagog Marcin Najman. Brawo. Brawo, pedagog Marcin Najman. Ja jestem spokojny, ja już powiedziałem swoje. Niech jedna osoba się wypowie, później drugi. Jestem farmazonem, który nie ma pojęcia o sportach walki. Kurwa krawężniku, o kurczę. Nie ma pojęcia o sportach walki. Ty nie stoczyłeś żadnej walki. W ogóle z jakim prawem ci się wypowiadasz na ten temat? Frajerzyno, tyle co ja bal skoczyłem, ty nawet nie miałbyś prawa mi butów wiązać. Frajerzyno, ale bal. Walki z tą nie jest nic. Frajerzyno, tyle co ja skoczyłem bal, to buty wiązać. Więc teraz tak, co do faktu. Otóż Melonidas, o którym mówi Frajerzyna Marcin Najman, że jest słabym zawodnikiem, to jest zapaśnik z Czerwonego Smoka. Do tej walki tylko na ten doszło, bo nie chciał podróżyć, mając Melonidasem. Skąd ty to możesz wiedzieć? Kto ci to opowiedział? Elite Fighters nie miało problem, bo zakontraktował Melonidasa i przeciwnik się wypowiedział. Więc zapaśnik. Ale frajerzyno, to, że zakrzyczysz, to, że głośno krzyczysz, to nie daje ci prawa. Jest taka część społeczeństwa, która używa mózgu w sposób niewłaściwy. No i reprezentantem tej części społeczeństwa jest Marcin Najman. Krzykać, aferzysta, a w końcu bita pała i frajer. No. Bita pała i frajer. Tego teraz daje najlepszy dom. Pile w twoim bierzesz na mózgu? Czy ty zwariowałeś? Bo przedstawiłeś się dzisiaj, jesteś kabareciarzem. Super, ja to szanuję, ja to rozumiem. Jesteś kabareciarzem. Super. Natomiast o sportach walki nie wiesz nic. Wiesz tylko, że są. Nigdy w życiu nie walczyłeś. Więc przestań pierdolić te farmazony. Teraz tak dla widzów, tytułem wyjaśnienia. Melonidas to jest gość, który pokonał Kiza, który miał dwa main eventy na Fame MMA. Kizo, mocny zawodnik, wiadomo, Melonidas skończył go przed czasem. Po tej wiadomości oczywiście, że Najman to wielką udaje, że nie. Dobrze wie, w życiu by do Melonidasa nie wyszedł, potem by go